językotwórczych, a konkretnie będzie mowa o korpusach językowych. Proszę o zabranie głosu profesora Zygmunta Tobora i doktora Mateusza Zajferta z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Panowie, proszę uprzejmie. Halo? Czy jest z nami profesor Tobor i doktor Zajfert? Halo, czy pan z obsługi technicznej może nam pomóc? Czy jestem teraz widzialny, słyszalny? Tak, widzimy pana. Pan doktor będzie przemawiał, tak? Tak jest, ja w naszym imieniu będę referował dzisiaj. Dobrze, the floor is yours. Proszę uprzejmie. To jeszcze raz. Dziękuję bardzo. To jeszcze raz witam wszystkich serdecznie i zanim zacznę, zanim poproszę o wyświetlenie prezentacji, chciałem serdecznie podziękować pomysłodawcom i organizatorom tej dzisiejszej konferencji. Miałem ogromne szczęście i przyjemność odrobinkę przyjaźnić się z Maciejem, poznać go nie tylko na tym gruncie zawodowym, ale troszeczkę także prywatnym, a był niezwykle życzliwym, jak już było mówione, błyskotliwym, dowcipnym i po prostu interesującym człowiekiem. Więc dziękuję za tę możliwość, jestem wdzięczny, że mogę chociaż w taki symboliczny sposób uczcić dzisiaj jego pamięć. Jakieś półtorej roku temu Maciek wystąpił z propozycją, żebyśmy napisali wspólnie tekst poświęcony roli legislatora jako interpretatora tworzonego przez siebie tekstu. Do napisania tego tekstu nigdy nie doszło i już, jak wiadomo, nie dojdzie. Natomiast do pewnego stopnia ten sam pomysł posłużył jako inspiracja treści naszego dzisiejszego referatu. Będziemy mówić o korpusach językowych jako narzędziu tworzenia prawa. I w pierwszej kolejności przybliżę samo pojęcie korpusu językowego. Otóż jest to po prostu zbiór autentycznych tekstów w danym języku o znacznej wielkości, liczonej często w milionach, jeśli nie w miliardach słów, cechujący się reprezentatywnością, czyli zawierający różne teksty z danego języka i odzwierciedlający obraz tego języka w możliwie najwierniejszym stopniu. I wreszcie jest to zbiór o charakterze elektronicznym, o postaci elektronicznej, przeszukiwany, obrabiany za pomocą rozmaitych informatycznych narzędzi. Korpusy można dzielić na wiele różnych rodzajów. Ja tylko wspomnę, że istnieją korpusy ogólne, które odzwierciedlają obraz języka powszechnego, ogólnego, języka jako całości, i korpusy specjalistyczne, które są tworzone pod konkretne pytanie badawcze, na przykład korpus tekstów doktora Macieja Kłodowskiego na przykład, zawierający tylko jego teksty i umożliwiający ich analizowanie, przeszukiwanie, tak, albo korpus jakichś tekstów historycznych. Pomijam różne inne dające się wyróżnić podziały, natomiast do czego te korpusy służą? To są narzędzia językoznawcze i właściwie obecnie trudno jest znaleźć jakąś dziedzinę językoznawstwa, gdzie korpusy, metodologia korpusowa nie byłaby wykorzystywana, a służą między innymi do tworzenia słowników, gdzie zastępują tradycyjne fiszki, do nauki języków obcych, do tłumaczeń, gdzie głównie te wielojęzyczne korpusy się wykorzystuje, do wielu różnych innych zastosowań, tak samo badawczych, jak i po prostu praktycznych. Wspominałem o narzędziach informatycznych, które są niezbędne, żeby te korpusy wykorzystywać. I takie najbardziej podstawowe narzędzia, które w interfejsie właściwie każdego korpusu istnieją, to jest wyszukiwarka po pierwsze. To jest tworzenie list frekwencyjnych, czyli ustalanie częstotliwości występowania danego słowa w korpusie, a zatem pośrednio również w całym języku. Po trzecie konkordancje, czyli listy przykładów użycia danego słowa. I to, co Państwo widzicie teraz na prezentacji, na tym slajdzie, to jest właśnie fragment konkordancji wyrazu reprezentacja, o którym jeszcze będę później mówił. Jest to, jak sami Państwo widzicie, pewien specyficzny format, on się nazywa QUIC, od angielskiego Keywords in Context, słowa kluczowe w kontekście, gdzie to wyszukiwane słowo znajduje się na środku ekranu, z jego prawej i lewej strony mamy najbliższy kontekst zdaniowy i kolejne przykłady ułożone są bardzo blisko siebie, jeden pod drugim, tak żeby można było rzutem oka niemalże bardzo szybko prześledzić, przeskanować różne przykłady użycia danego wyrażenia. No i wreszcie mamy jeszcze czwarte takie popularne narzędzie, to są kolokacje, czyli pewne wzory współwystępowania wyrazów. W ten sposób możemy ustalić, jakie inne wyrazy czy wyrażenia złożone występują wspólnie z żądanym przez nas wyrazem. I ten przykład, który Państwo widzicie tutaj z konkordancją słowa reprezentacja, pochodzi z Narodowego Korpusu Języka Polskiego. To jest największy, chyba w ogóle jedyny dostępny obecnie darmowo
korpus języka polskiego, dostępny dla każdego użytkownika języka. Korpusy językowe znalazły już do pewnego stopnia zastosowanie w prawie i tu możemy mówić o takich dwóch głównych kierunkach ich wykorzystania. Po pierwsze, wykorzystuje się w badaniach językoznawczych, ale właśnie poświęconych językowi prawa szeroko rozumianemu. Tutaj mowa głównie o korpusach specjalistycznych, to znaczy wykorzystuje się korpusy tworzone z tekstów aktów prawnych, orzeczeń, umów, testamentów, mów sądowych i tak dalej. I tego typu badania, tego typu podejście jest popularne, zwłaszcza w Europie. Z tego powodu, że ono służy głównie poprawie jakości tłumaczeń prawniczych, tudzież wielojęzycznej legislacji unijnej. Natomiast drugi kierunek wykorzystania korpusów w kontekście prawnym to wykorzystanie ich do interpretacji prawa. I tutaj mówimy raczej o wykorzystaniu korpusów ogólnych. To podejście jest popularne szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie sądy od kilku lat, łącznie z Sądem Najwyższym, zaczęły wykorzystywać korpusy do poszukiwania tak zwanego zwykłego znaczenia słów, używając korpusów jako alternatywy dla stosowanych w tym celu wcześniej słowników. W amerykańskiej teorii prawa trwa ożywiona debata na temat dopuszczalności i metod takiego wykorzystania korpusów, ale z przyczyn oczywistych pomijam tę debatę, nie to w tej chwili nas interesuje tutaj. Ponieważ uważamy, że korpusy mogą również, a może nawet przede wszystkim, znaleźć zastosowanie w procesie tworzenia prawa. I po pierwsze mówię tutaj o korpusach ogólnych, czyli takich jak Narodowy Korpus Języka Polskiego, o którym wspominałem. Przypomnijmy, że jedną z podstawowych zasad tworzenia prawa jest zasada komunikatywności, wysłowiona przede wszystkim w paragrafie 8 zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym w ustawie należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu. I teraz pojawia się naturalne pytanie, skąd legislator ma czerpać wiedzę, jakie jest to podstawowe i powszechnie przyjęte znaczenie. Oczywiście może sięgnąć do własnej intuicji językowej, ale intuicja językowa, jak każda intuicja, wiadomo, bywa zawodna. Jest obarczona różnymi błędami poznawczymi, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie częstotliwości czy powszechności używania jakichś wyrażeń. Po drugie, może sięgnąć do słowników, co jest zwykle zalecane w literaturze przedmiotu, ale może również sięgnąć do korpusu i przeprowadzić własną analizę korpusową. I co ciekawe, sięgnięcie do tych dwóch różnych źródeł zewnętrznych może prowadzić do odmiennych rezultatów, co postaram się pokazać na krótkim przykładzie. Chodzi o pojęcie kosztów reprezentacji używane w ustawach podatkowych, pojęcie, które nie doczekało się swojej definicji legalnej i od wielu lat budzi kontrowersje w literaturze, ale przede wszystkim w praktyce organów podatkowych, w praktyce sądów administracyjnych. Według pierwszej linii orzeczniczej, troszkę już powiedzmy starszej, chyba nie do końca aktualnej, ale to nie ma w tej chwili dla nas znaczenia, w braku definicji legalnej należy sięgnąć po znaczenie nadane temu słowu, chodzi o słowo reprezentacja w tym przypadku, znaczenie powszechne. I tutaj sądy odwoływały się wielokrotnie do słowników, na przykład do uniwersalnego słownika języka polskiego pod redakcją Dubisza, gdzie mamy trzy definicje słowa reprezentacja. Sądy uznawały, że pierwsza i trzecia nie za bardzo pasują do kontekstu ustawy podatkowej, natomiast ta druga już tak i przyjmowały zgodnie z tym, że koszty reprezentacji muszą cechować się jakąś wystawnością, okazałością, wytwornością, zgodnie z definicją słownikową. W drugiej linii orzeczniczej, która jest chyba aktualnie dominującą, zrywa się z tym właśnie słownikowym rozumieniem pojęcia reprezentacji i przyjmuje się, że ma ono swoiście prawne znaczenie. To znaczy oznacza działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika. Nie chcemy rozstrzygać tych sporów interpretacyjnych, chodzi nam raczej o to, żeby spojrzeć na całą sprawę od strony procesu tworzenia prawa i zadać pytanie, jakie tak naprawdę jest podstawowe i powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa reprezentacja. Żeby to sprawdzić, przeprowadziliśmy prostą analizę korpusową, to znaczy wyszukaliśmy w Narodowym Korpusie Języka Polskiego wyraz reprezentacja, stworzyliśmy konkordancję jego użycia. Wynik, jaki otrzymaliśmy, to jest kilka tysięcy przykładów użycia tego słowa z bardzo różnych tekstów. Z tego poddaliśmy lekturze próbkę losowych 100 użyć tego słowa. I wśród tych 100 losowych użyć słowa reprezentacja z bardzo różnych tekstów języka polskiego nie trafiliśmy na żadne, które by odpowiadało nawet w przybliżeniu któremuś z tych dwóch znaczeń funkcjonujących w dyskursie prawniczym. Dodatkowo sprawdziliśmy kolokację słowa reprezentacja, czyli najczęściej współwystępujące z nim wyrazy i okazuje się, że wśród kilkudziesięciu najczęściej współwystępujących wyrazów znajdują się wyłącznie takie, które wskazują na kontekst albo sportowy, jak reprezentacja piłkarska czy trener reprezentacji,
albo kontekst polityczny, jak reprezentacja parlamentarna na przykład. Jakie z tego płyną wnioski? Po pierwsze takie, że podstawowym i powszechnie przyjętym w aktualnym, obecnym, współczesnym języku polskim znaczeniem słowa reprezentacja jest to znaczenie sportowe albo ewentualnie polityczne. Nie chcę tutaj tego rozstrzygać, bo to nie ma znaczenia dla naszych wniosków. Po drugie, prawodawca, używając tego słowa w ustawach podatkowych, raczej nie miał na myśli żadnego z tych znaczeń, no bo one po prostu nie pasują do kontekstu ustawy podatkowej, więc nadał słowu reprezentacja jakieś inne znaczenie, nie będące znaczeniem podstawowym i powszechnym, a zatem ewidentnie naruszył zasadę komunikatywności wynikającą z paragrafu 8 ZTP. Oczywiście prawodawcy wolno to zrobić, natomiast powinien albo przez kontekst, albo przez definicję legalną doprecyzować, jakie w takim razie swoiste znaczenie nadaje takiemu wyrażeniu. I po trzecie jeszcze, wniosek jest taki, że analiza korpusowa, jeśli chodzi o kwestię powszechności znaczenia, może dawać całkiem inne rezultaty niż lektura słownika, bo proszę zauważyć, że to najpowszechniej występujące w korpusie, a więc zakładamy również w języku znaczenie słowa reprezentacja, znaczenie sportowe, w przytoczonym słowniku pojawia się na trzeciej, czyli na ostatniej pozycji. Z kolei na drugiej pozycji pojawia się znaczenie, które w naszej losowej próbce nie pojawiło się w ogóle, czyli ta wystawność, okazałość i tak dalej. Oczywiście to nie znaczy, że takiego znaczenia w ogóle w języku nie ma, ale oznacza to, że ma on raczej, no, jest procentowo jakby nieznacznie występujący. Druga kwestia związana z wykorzystaniem korpusów w procesie tworzenia prawa dotyczy możliwości wykorzystania korpusów specjalistycznych. Mam tu na myśli korpus złożony z tekstów obowiązujących aktów prawnych i tylko takich aktów. Przypomnijmy, że kolejną ważną zasadą tworzenia prawa jest zasada konsekwencji terminologicznej. To znaczy, żeby na przykład na oznaczenie tych samych pojęć używać jednakowych wyrażeń językowych. I oczywiście wyobrażam sobie, że w praktyce trudno byłoby legislatorowi zbadać dotychczasowe wykorzystanie czy użycia danego słowa we wszystkich możliwych aktach prawnych, żeby zapewnić taką maksymalną realizację tej zasady. Nie jest to po prostu technicznie możliwe, albo nakład środków byłby zbyt duży, żeby było to po prostu mówiąc kolokwialnie opłacalne. Natomiast stałoby się to możliwe, gdybyśmy dysponowali takim właśnie specjalistycznym korpusem tekstów obowiązujących aktów prawnych. Wówczas poprzez stworzenie konkordancji dowolnego pożądanego wyrazu moglibyśmy szybko w tym formacie quick, nomen omen, prześledzić wykorzystanie danego słowa w całym właściwie systemie prawnym i podjąć stosowne wnioski. Po drugie, to już jest ostatnia kwestia w naszej dzisiejszej prezentacji, stworzenie takiego specjalistycznego korpusu umożliwiłoby w przyszłości opracowanie różnych narzędzi informatycznych umożliwiających zautomatyzowaną, taką maszynową analizę tekstów prawnych. I to, co teraz powiem, może być taki troszkę futurystyczny posmak, ale zaznaczam od razu, że inspiruję się tutaj wynikami badań uczonych szwajcarskich, niemieckich, którzy tego typu narzędzia stworzyli bądź tworzą, testują właśnie w kontekście legislacji. A o czym tu mówimy? Mówimy na przykład o podpowiadaniu przez takie oprogramowanie jakichś typowych wyrażeń, typowych środków językowych dla danego kontekstu, czyli taka maszyna, takie urządzenie, oprogramowanie rozpoznaje, że tworzymy na przykład przepis odsyłający, czy przepis uchylający inny przepis, czy przepis upoważniający do wydania rozporządzenia i tak dalej i sugeruje nam środki językowe, które są typowe, biorąc pod uwagę cały system prawny albo biorąc pod uwagę reguły ZTP dla takiego właśnie kontekstu. Mówimy tutaj o identyfikacji różnorakich błędów formalnych i proponowaniu ich poprawienia, mówimy o numeracji, długości czy składni zdań, budowie wyliczeń i tak dalej. Mówimy na przykład o rozpoznawaniu definicji legalnych. Wspomnieni szwajcarscy uczeni stworzyli narzędzie, które z dużą skutecznością po cechach leksykalno-gramatycznych rozpoznaje definicje legalne w tekstach prawnych. No i można sobie wyobrazić, że przy tworzeniu tekstu prawnego, kiedy legislator wpisuje określony wyraz, to takie urządzenie po prostu sprawdza, czy gdzieś w systemie prawnym znajduje się już jego definicja legalna i ewentualnie ją wyświetla, pokazuje, proponuje. Panie doktorze, pół minuty. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Tyle mi właśnie potrzeba. Można sobie oczywiście wyobrazić jeszcze różne inne zastosowania, różne inne techniczne, informatyczne usprawnienia procesu tworzenia prawa. To, co chcę podkreślić w tym momencie, to, że do stworzenia wielu, a może wszystkich z nich, niezbędne jest wcześniej stworzenie takiego właśnie specjalistycznego korpusu zawierającego teksty aktów prawnych. Z tego, co wiem, taki korpus, jeśli chodzi o polskie akty prawne, nie istnieje. Takie korpusy powstają albo powstały właśnie w kilku państwach europejskich, wspomnianej Szwajcarii czy w Niemczech. I wydaje się, że jest to
jest to powiedzmy zagadnienie przyszłości, ale nie tak bardzo odległej, jak mogłoby się wydawać. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Polecam jeszcze kilka publikacji dotyczących tej materii, bo jest to dość świeża tematyka. Chętnie odpowiem na pytania później. Dziękuję. Tak, dziękuję uprzejmie, panie doktorze, za uświadomienie nam tych możliwości, ale też chyba pewnych problemów związanych z analizą korpusową. Jej celem jest wzmożenie precyzji prawa, co pozostaje w ścisłym związku z konstytucyjną zasadą jego określoności. A precyzja...